Będziemy odwiedzali nieoczywiste miejsca polskich gór, tak? Będziemy odkrywali różne szlaki. Wiecie, czasami zmoczy nas deszcz, czasami widzimy tęczę o poranku, czasami jest nam zimno, ale takie wędrówki z namiotem dają nam szansę oglądać codziennie inne zachody słońca, inne wschody. Codziennie słońce wschodzi nam za innej góry i zachodzi za inną górę. Jest 3:30. W końcu deszcz i burze, przed którymi uciekaliśmy przez 2 tygodnie, dopadły nas w Bieszczadach. Na szczycie tablicy. Także zapraszamy Was do wędrowania z namiotem. Tak. My tak spędziliśmy 3 tygodnie. Było super. Tak.